Ja się bardzo cieszę, żeśmy tą radę tutaj powołali z przemysłem, który tutaj jest w województwie opolskim, bo z nimi chcemy współpracować, z nimi chcemy wdrażać nowe pomysły i potrzebujemy tam właśnie takie pomysły, które można szybko zrealizować. No, i to jest właśnie taka bezpośrednia droga dyskusji z przemysłem, bo to są nowe rzeczy, to bardzo takie kompleksowe są, żeby wiedzieć, w którym kierunku nasze badania na Fraunhoferze, żeby poszły, żeby były właśnie takie kompatybilne z tym, co potrzebuje przemysł. Jak to powiążemy dobrze, no to jest sukces po stronie przemysłu, też sukces po stronie tego Fraunhofera, ośrodka badawczego. Miasto przede wszystkim jest współautorem tego projektu Instytutu Fraunhofera w Opolu. I kolejny krok do tego, żeby sprowadzić tę działalność na szersze wody, jest powołanie Rady Doradczej. I miasto tutaj, myślę, że tak jak zwykle jest pewnym organizatorem powiązań gospodarczo-naukowych i będziemy się starać szukać klientów dla Fraunhofera, dla Instytutu Opolskiego, wspomagać Politechnikę, Park Naukowo-Technologiczny w każdym wymiarze, bo tak naprawdę wchodzimy już w fazę tak zaawansowaną, gdzie najistotniejsze jest to, żeby pozyskiwać klientów i żeby wdrażać konkretne technologie.